Okej. It's K. I jedziemy. Jesteśmy, jak widzicie, w kolejnym odcinku. I chyba Cuprino ma ten silnik. Bo też jakby tak już bardziej miało przyspieszenie. Chociaż może mi się wydawać po prostu. Ale tak jak mówię, wolałbym, żeby miało jednak ten silnik. Niż żeby tego silnika miało tam nie być. Żeby się okazało, że po prostu wydałem tę kasę w błoto. To by na pewno nie było fajne. Nie dla mnie. A, niestety. O, wow, poczekajcie. Tutaj mamy gdzieś wejść. Bunkier ukrytych. Shrouded bunker. Shrouded bunker. W ogóle nie korzystam z kurz. Właśnie, zobaczmy naszą nową broń. O, wow. Gdzie jest kusza? Kuszkong. O nie. O nie! O w dupę. Okej. O w dupę. O w dupę! Kurwa! A ciebie już nie ma. Patrz. A, szyba. Idiota. No nie no, serio tu jestem? Ale lak, ale ścinka. Kurde, strasznie wkurzający są. Nie no, ziomuś. Please. Please, ziomuś, please. No i co? Głupciul. Głupi, głupi, bardzo głupi. No przynajmniej no nie popisał się inteligencją, robiąc coś takiego. Aha, i tam muszę puścić te auto. To było na Z? Na X? Siła sygnału. Nie no, nie ścinaj mi, kurczę. Kurczę, no. Wow. Wow. Chodź. Dziękuję. So easy. It's freaking easy. Użyjmy może makacza. Nie wiem, z której strony będą przeciwnicy. Wnioskuję, że z tamtej. Tam jest jakiś kolej. Kolej. Ostatnio, znaczy już ostatnio, dawno temu dostał Darrenizer komentarz typu ej kolej. Ej kolej, ten, czy ciebie popierdoliło? I było śmiesznie. Rzeczywiście kolej popierdoliło, no. Wejście smoka. Kurw. Ja nie wierzę. No widzisz, ziomuś.
No, szczelej. Osłaniam cię. Osłoniłeś go, ziomuś, powiem ci, że najlepiej. Jesteś jednym z tych lepszych osłaniaczy. No nic, on tam będzie chyba nam stał. Puszka, wow. Idźmy z naszym prokarabinkiem. O, tu są panowie. W ogóle panowie wam coś robią te naboje? Bo tak trochę dużo muszę was spakować. No, zdalna bomba. O! Zapominam czasami z nich zbierać, wiecie, bo to... Takie jest trochę zakręcone wszystko. Przecież tak dużo oni nie dają niestety, ale wiadomo. Czasami lepiej sobie coś zebrać i mieć więcej pieniążków. O te 5 dolarów więcej to zawsze jest troszkę więcej. No. A jak myślisz, ziomuś? Czy co, będę się opierdzielał, czy co? Robię wejście smoka i niszczę was wszystkich. Tutaj coś jest... O, wow, ziomuś! Zwariowany ziomek. Małe tryby. O, wow. Jakieś dziwne drzwi nie do tworzenia. Coś tu jest? Nope. Coś tam jest? Nie. Tam też nie mogę wejść, więc muszę wejść tutaj. To jest chyba jakiś ich taki boss. Znaczy boss. No taki... Powiem, że cały tydzień nie miałem żadnej przerwy. Co za gówno? Powiem ci, co to jest gówno. Powiem ci, co to jest gówno. To jest gówno. Odstrzeliłem ci główkę. To jest gówno. Odstrzeliłem ci główkę znowu. Czyli no, nie znowu. Teraz to był to twój kolega. Nie, to jeszcze tam musimy iść. O, kocham takie coś. Co, myślał, że ja go nie widzę, czy jak? No scope. O, nie wyszedł. Kurwa, nie da się quickscope'ować w tej grze, czy jak? Ale bullshit. No i już, wejście smok. Teraz ja po prostu przytrzymuję te przyciski. Przytrzymuję E, żeby zebrać sprzęt. Borderlands. No jasne, jasne, więcej. I tego na twarz. Swoją drogą, ten shotgun nie jest jakiś super. Myślałem, że będzie lepszy. Raczej shotgun, akacz. Zwariowani wariaty, no. Tutaj już nic niestety nie ma. Idźmy po zwłokach do zwycięstwa. Nie dużo tutaj jest tego. Gówna. I gdzie teraz, kochaniutcy? Czy tutaj? Nie. Bo z tego co widzę, musimy tam wjechać. Jednakże... Jak to... Tu byliśmy? Nie. Hmm. O lol. O wow, możemy tu wejść. No patrzcie. O, jak mi przykro, ziomek. O wow, jaki fajny karabin. Na ziomu się granat.
Mama cię nie uczyła, że granaty są niebezpieczne? Ale wiecie co, za dużo amunicji trzeba w nich wywalić. Zdecydowanie za dużo. No i ziomek cię rozwaliłem karabinem władzy. Jestem ciekaw, kiedy w ogóle się ta władza pojawi. Jak na razie to naprawdę tylko i wyłącznie o niej słyszę. Czy coś tutaj jest? Tu jest przejście, więc pozbierajmy wszystkie rzeczy i... i to wysadźmy. Mam nadzieję, że się później te bomby nie będą pojawiać. Mniej więcej chyba taki jest cel tej misji, żeby się później te bomby nie pojawiały. Chociaż, no jak wiecie, to jest Rage. I nie wiadomo, co autor miał na myśli, tworząc tą grę. Więc, no... 4. Ja też ruszam myszką, żeby skręcać, wiecie, znowu Borderlands się kłania. Okej. Jestem chujem, ziomek. Ale przeładuję sobie. Nie pierdol tyle. Ale zdecydowanie ludziska za dużo amunicji. No nie no, w głowę to oczywiście, ale no... Szmato. Ruska dziwka. Jeszcze się skończyła amunicja. No nic, skoro skończyła się amunicja, no to drogi chłopaczku, zginiesz troszkę... brutalniej. Ktoś zginął. Jesteś szalona, mówię ci. Mi się zaraz amunicja skończy. I on jeszcze prze... I beat you, motherfucker. Nie, nie podoba mi się ta sprawa z tą amunicją. Nope. Tam jeszcze coś na dole było. Lego! Kurde, ludzie. Masakra. Mi się wydaje, że po prostu zaraz przerwę to nagrywanie. Chociaż i tak no, chyba zaraz nagram już do tej godziny. Czekajcie, muszę coś zobaczyć jeszcze. 13 minuta, no okej. Okay. Zbliżam się. Zbliżyłeś się? Zbliżyłeś się? Ty też? No widzisz, jak fajnie. Gdzie ja tu mam iść? Tutaj? Nie, tu byłem. Muszę stąd wyjść już teraz chyba. Poczekajcie, musimy to zobaczyć, bo to tak nie może być. Użyj zdalnej bomby do zniszczenia trzeciego składu broni. A to jest w ogóle jakiś trzeci skład broni? To było dziwne. Janek Wiśniewski padł. Już, już panowie. O Boże. O Boże! Człowieku! Dobrodzieju, co ty robisz? Kurwa mać! Panowie! Proszę was! Proszę was o... Kurwa mać, szmato! Przepraszam za to, ale no nie...
Co posłać? Nie, jeszcze teraz mi to będzie lagować, cinać. Przeładuj. Nie wiem, co to mi gówno robi. Dobra, już nic to nie zrobi. Chcieli go posłać na mnie, wiecie, na mnie, no. To był jeden z ich głupszych pomysłów chyba. O ile nie na pewno głupszy, bo zabiłem go. Ale za dużo amunicji. Ja jestem... Jestem czasem za czymś takim, żeby było trochę więcej amunicji w kolesie, ale no... Bez przesady, nie? O nie, dwa naboje do snajpery, no to gównianie. Ty mi ziomek już nie będziesz przeszkadzał. Poczekajcie, przecież mamy rakietnicę, tak? Oj, Hudson, Hudson! No, uciekajcie, uciekajcie. Okej, teraz... autko. Gdzieś tam chyba będzie. Tutaj? No. Tutaj! No proszę bardzo. Wysadzone. I teraz trzeba już tylko i wyłącznie uciec. A w dupę. O nie, chciałem tego... Kurwa, prawie sam się zabiłem. Co, uklęknijmy sobie. Trochę epicko. Kurde. Szmaciarzu. Przeładujmy nasz pistolet, którego już dosyć dawno nie używaliśmy. I oni, z tego co wiem, wszyscy zostali na dole. Num. Czy mogę stąd? Patrzcie, ile w korpus. Wejście smoka zróbmy. No! Ziomuś. Prosiłem. O zaspokojenie swoich złych nawyków, strzelania do innych. Tutaj, wyjść na pustkowie, no okej. O Boże, ludziska, nawet niezły odcinek wyszedł, swoją drogą, 18 minut, no nic. No to ja się tak naprawdę już będę z wami żegnał, tylko się pojawi ekranik i będzie na koniec tego, na tyle tego odcinka, więc do usłyszenia w następnym, cześć.